Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj przeanalizuję billboard Galerii Bartyckiej, kreację świąteczno-noworoczną. W zasadzie zachętę do zakupów świąteczno-noworocznych. Jest to przefotografowana plansza billboardu, więc tutaj mamy pewne zacieki, pewne niedoskonałości tego obrazu, ale wystarczy nam to do analizy. Ta reklama przedstawia modelkę, która tutaj ma prezent, ma też tutaj biżuterię, która również mogłaby być takim prezentem świąteczno-noworocznym bardziej w kontekście balu, może noworocznego. Tu również jest taka szeroka bransoleta, całość utrzymane w ciepłych kolorach, zbliżonych właśnie do logotypu Galerii Bałtyckiej. Także mamy jedno zdjęcie, mamy wstawkę taką w postaci sloganu, logotypu, no i tutaj również dodatkowy slogan taki stały, przy związany właśnie z Galerią Bałtycką i dodatkowe zdjęcie, drugie w nieco y, szerszym planie, ale no, tutaj ucięte jest, ale mamy dwa y, troszeczkę odmienne tutaj. Plany. Jeśli chodzi o światło, jest tutaj wysoki kunszt oświetlenia. Przejrzyjmy się z bliska temu zdjęciu po lewej stronie i spróbujmy rozpracować to zdjęcie. Mamy tutaj dwa źródła światła. Na to wskazują bliki właśnie w oczach. I jeżeli chciałbym to rozrysować, to Byłoby to mniej więcej takie ustawienie. Jedna lampa świeci nam gdzieś tutaj z góry, jest to światło kluczowe, jest to światło najważniejsze. Te strzałki, długie strzałki wskazują, że jest jego najwięcej tego światła, natomiast tutaj mamy nieco słabsze źródło światła, ale takie, które powoduje wypełnienie tych cieni, bo ten cień tutaj pod brodą jest bardzo, bardzo istotny także ten cień nie jest zbyt po prostu mówiąc mocny i to światło jest tutaj naprawdę naprawdę bardzo dobrze ustawione przejdźmy teraz do drugiego zdjęcia tutaj jest troszeczkę inna sytuacja ponieważ wszystko wskazuje na to że jest tylko jedno źródło światła czyli ten cień zwróć uwagę że cień który tutaj jest pod brodą jest bardzo, bardzo mocny, również tutaj ten cień jest bardzo mocny, ale tak modelka jest ustawiona, że jednak jest, widać tutaj wysoki kunszt fotografa. Jest to trudne oświetlenie i tu każdy ruch głową w prawo lub w lewo powoduje niekorzystne zjawiska, więc jest to bardzo dobrze sfotografowane. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj radość z otrzymanego prezentu, natomiast tutaj nieco uwodzić spojrzenie. Miałbym tutaj obiekcję, jeśli chodzi o już kompozycję, układ. Co do ustawienia rąk, to ustawienie rąk jest więcej takie, prawda? Inaczej takie może. Natomiast wolałbym, żeby tutaj było zaprezentowana taka troskliwość i jakby taka bardziej większa naturalność, czyli o w ten sposób jak się dziecko, prawda? Trzyma. Tutaj nie ma długie, drugiej dłoni, prawda? Więc to nie do końca tutaj jest, ale ten uśmiech i to światło takie, które powoduje, że oczy są bardzo mocno oświetlone. Mamy tutaj duży kontrast przy odpowiednim retuszu. Jest to bardzo korzystne światło dla modelki. Być może należałoby się zastanowić nad kierunkiem tutaj głowy, żeby nieco zmienić ustawienie, ponieważ w tej chwili mamy tutaj głowę w kształcie rombu i nie do końca jest to korzystne po prostu przy Takim pełnym uśmiechu twarz jest bardziej pociągła, i jeszcze dodatkowo uczesanie w ten sposób włosów powoduje, że głowa jest kształtowana nieco w kształcie rąbu, ale myślę, że to są drobne szczegóły. Zwróćcie uwagę, że biżuteria również jest bardzo dobrze tutaj naświetlona. To mocne światło również działa tutaj dobrze. Ta reklama jednak nie obyła się bez tutaj pewnych niedociągnięć, i według mnie jest to właśnie kierunek spojrzenia właśnie modelki, on jest taki, prawda? No, cały układ, jakby i jest mniej więcej taki, prawda? Dziewczyna jest w ten sposób ustawiona bardziej, i tutaj również w ten sposób jest przegięta do środka, ale jednak bardzo istotną sprawą jest kierunek wzroku. Ten kierunek jest właśnie taki, a tutaj jest. Taki modelka jest bardzo blisko krawędzi kadru I to powoduje, że modelka po prostu jest odwrócona Może nie odwrócona, ale tutaj jest plecami prawda do, do logotypu, do tego prezentu, do centrum jakby tej reklamy Natomiast tutaj wzrok kieruje na, również na zewnątrz W każdym razie wszystko jest w tak zwanym stylu V tego właśnie musisz unikać w zdjęciach e, chociażby rodzinnych, że po prostu mamy e, dwie osoby, prawda? I te osoby są skierowane do siebie w ten sposób. I ja to nazywam właśnie stylem V, ponieważ o, tworzą literę V, a przecież powstanie bliskości, takiej jedności, powoduje na tym, że e, mamy głowy. Ustawione blisko siebie, czyli w takim układzie, prawda, a nie w takim, jak to ja nazywałem, stylu. V. Przejdźmy teraz do innych e, kreacji związanych właśnie z galeriami handlowymi, centrami handlowymi. Weźmy taką najprostszą, tutaj pierwszą e, z brzegu. W cudzysłowiu. E, mamy modela, prawda, mamy Galerię Dominikańską i on się po prostu patrzy tutaj w kierunku, e, dosłownie w kierunku właśnie tej Galerii Dominikańskiej, chociaż w zasadzie nic nie reklamuje, po prostu tylko się patrzy. Jego wzrok, uwaga jest skierowana. Tutaj niżej. Idźmy dalej, prawda? Weźmy sobie następny układ. No, tutaj jest podobny co, co tam, ponieważ no, to jest podobny układ do tamtego, ale jednak głowa jest bardziej ustawiona na wprost. Tam głowa była bardziej skierowana w lewą stronę. Weźmy kolejną kreację. Tu również wzrok jest skierowany do środka, nie na zewnątrz, chociaż tułów jest skierowany na zewnątrz, ale wzrok. My podążamy po prostu za wzrokiem. To jest taka, właśnie stara zasada fotografii reklamowej. Tutaj również dziewczyny patrzą się, jedna patrzy się do środka, druga na nas na wprost. Weźmy sobie jeszcze, weźmy sobie tutaj jeszcze kilka przykładów kolejne tutaj pasaż grunwaldzki, prawda dziewczyny idą w prawą stronę i jest hasło, slogan ruszaj na wyprzedaż skierowane są, mówiąc krótko, do środka tutaj również tramwaj jest skierowany do środka no dwie osoby, tutaj kierunki są nieco zróżnicowane, ale wzrok przynajmniej jest skierowany na wprost lub prawą stronę, nie ma tych rozbieganych tutaj spojrzeń, tutaj kierunek ruchu wskazuje właśnie na Środek, prawda? Ten chłopak, również jakby jego pęd, jego, jego ruch, cały kierunek jest skierowany do środka, mimo że tutaj też jest delikatne spojrzenie minimalnie w lewo, ale jednak odbieramy całość jako po prostu kierowanie uwagi na środek. Jak według mnie powinien wyglądać ten billboard? Ja tutaj zrobiłem taką kompilację i poprzestawiałem, troszeczkę powiększałem. Oczywiście nie jest to idealnie dobrane, bo ten slogan tutaj wypadł teraz niezbyt korzystnie, ale w tej chwili Mamy taki kierunek właśnie do środka. Mimo, że prezent również gdzieś tam wypadł nam z, z obszaru, ale jednak nie mamy tego, tego problemu z, z rozbieganym wzrokiem. No i taki jest efekt przed i po. Przed to było w ten sposób wzrok skierowany tutaj i w tę stronę. Natomiast tutaj do środka, gdzieś nam się modelka patrzy, kieruje wzrokiem na produkt. Podsumowując, jest to bardzo udana kreacja. Mało kto będzie się zastanawiał, czy modelka patrzy w prawo czy w lewo. Natomiast nas, ludzi, którzy zajmują się tą stroną wizualną, bardzo to obchodzi, jak to jest skonstruowane. I tutaj myślę, że Billboard spełnia swoje zadania. Jest bardzo charakterystyczny, jeżeli taka reklama wychodzi w którym mieście, to natychmiast wiadomo, że jest to Galeria Bałtycka bez już wczytywania się w slogan i w logotyp. Także jest to bardzo charakterystyczne. Inne centra handlowe mają inny styl, natomiast Galeria Bałtycka się wyróżnia. Jest to dobra kreacja, pokazane są pozytywne emocje. Jest tutaj bardzo mocny akcent kolorystyczny. Mamy czerwony kolor, prawda? Dobrze oświetlone, dosyć dobrze skomponowane są te zdjęcia. Natomiast, no, pewien tutaj minus, jeżeli chodzi o skład tego, miałbym pewne. Obiekcję. Jeżeli masz inne zdanie, to proszę ciebie skomentuj ten materiał. Jeżeli chcesz śledzić stronę Red Focus w sposób ciągły, to zapraszam cię. U góry jest tutaj takie pole, wpisz swoje imię i adres mailowy, co tydzień będziesz otrzymywać informacje o nowościach ze strony Red Focus. No i Proszę Ciebie, żebyś udostępnił ten materiał wideo, ponieważ jak widzisz nie ma tutaj reklam i raczej nie będzie, więc yy, najlepszą dla mnie zapłatą w tej chwili jest Twoje kliknięcie udostępnij to, lub udostępnij całą stronę. To wszystko na dzisiaj i zapraszam Cię na kolejne materiały.